Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ostatnio słyszałem piękne świadectwo trójki młodych osób zakochanych w sobie, już narzeczonych, przygotowujących się do ślubu. Ale ich historia była wyjątkowa, ponieważ ojciec tego chłopaka miał wady serca i nie doczekał operacji, przeszczepu, zmarł. Jego siostra podobnie z tą samą wadą jak on udało się doczekać operacji, ale po roku od transplantacji zmarła. I dlatego on, kiedy poznał swoją dziewczynę, jedną z pierwszych informacji, które jej przekazał, to fakt, że ona chore serce i nie wiadomo, jak długo pożyje, jeśli nie dostanie nowego serca. Dziewczyna na początku nie zwróciła na to uwagi. Byli w szkole średniej, zakochani, spotykali się. Ale później, gdy przyszedł czas studiów, na pierwszym roku okazało się, że jego stan się pogarsza. Jest coraz słabszy. Także musiał iść do szpitala. Podłączony do różnych aparatów, walczył o życie. I czekał, czy może znajdzie się jakieś serce, które można byłoby przeszczepić z jednego człowieka do drugiego. Ona odchodziła od zmysłów. Mówiła, że w tym czasie, kiedy jej chłopak był w szpitalu, przed nim ładowała mocno, ale nie zostawała sama, płynęły łzy. Modliła się bardzo mocno. Czasami już po prostu tylko się modliła, nic innego nie czyniła. Prosząc Pana Boga o znak, o cud, żeby mógł jej chłopak żyć. W końcu informacja, jest serce. Trzeba było lecieć do Warszawy, ta operacja, 7 godzin. Udało się, później oczekiwanie, czy nie zostanie odrzucone te serca. Mijają dni, miesiące, lata, udało się, żyje. A oni z tym dobrym sercem po transplantacji czekają na ślub, na założenie rodziny. Mogło to mieć miejsce tylko dlatego, że ktoś zgodził się, by po jego śmierci, w wypadku samochodowym, czy w inny sposób umrzeć, by jego organy, serce, wątroba, nerki, szpik kostny, rogówkę, by móc przekazać innym. Myślę, że wielu z nas myślało już na tym, co będzie po jego śmierci. Ten czas przygotowania do śmierci Chrystusa i jego zmartwychwstania szczególnie nas zastanawia i skłania nas do zastanowienia, czyli ja. Gdyby była taka potrzeba, zgodziłbym się, zgodziła, by pobrano ode mnie organy i by one mogły dalej żyć, by ktoś dzięki temu czynowi miłosierdzia mógł żyć. Wiem doskonale, że przy zmartwychwstaniu dostaniemy nowe ciało, szczęśliwe, bez cierpienia, idealne, także nie będzie to w żaden sposób przeszkadzało. Warto o tym, gdy wrócimy do domu, pomyśleć, porozmawiać. Ale mówię o tej historii przede wszystkim ze względu na modlitwę. Modlitwę wzruszoną łzami. Taką samą, jaka była modlitwą w obrońcu samego Jezusa Chrystusa. Ostatnio rozmawialiśmy o tym i myśleliśmy w trakcie ostatniej wieczerzy, co uczynił Jezus. Staraliśmy się zapamiętać chociaż jedną rzecz, którą Pan Bóg do nas kieruje. I widzieliśmy, jak Jezus, umywając nogi apostołom, pokazuje często, że tego, co on czyni, my często nie rozumiemy, jak Piotr tego nie rozumiał. Ale gdy przychodzi czas, wszystko się wyjaśnia, albo jeszcze na ziemi, albo już po tej drugiej stronie. Patrzyliśmy na Jezusa, który brał chleb, jak każdego z nas, jak umiłowane dziecko, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: to czyńcie na swoją pamiątkę. I my chcemy tak, by Jezus nas brał w swoje ręce, łamał, po to, by innym dać miłość, po to, by z innymi się podzielić. A dzisiaj modlitwa w obrońcu. Jezus idzie dalej z wieczernika, by się modlić, ponieważ jest kruchy, słaby i wie, że to, co go czeka, przerasta jego możliwości. Posłuchajmy, powstańmy na chwilę. Z Ewangelii Świętego Mateusza. Wtedy przy
przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł uczniom: usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. Wziąwszy sobie Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mi ominie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty. Potem przyszedł do swoich uczniów, zastał śpiących. Rzekł więc do Piotra: tak, w jednej godzinie nie mogliście czuwać ze mną. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł, tak się mówi: Ojcze mój, jeśli nie może mnie ominąć ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie Twoja wola. Potem przyszedł i znowu zastał śpiących, bo oczy ich były senne. Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, powtarzając te same słowa. Potem wrócił do uczniów i rzekł do nich: śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy, oto blisko jest mój zdrajca. Oto słowo Pańskie. Pomyślałem, że w sumie faktycznie o sprawach, które są dla mnie ważne,
żeby mi za nie zabrakło paliwa w samochodzie, żeby było coś do zjedzenia, żeby przygotować się na katechezę, żeby coś spotkać się z młodzieżą. Ja o tym pamiętam, przypominam sobie. Ale żeby modlić się tak gorliwie i wytrwale w tej konkretnej intencji, zapominam, nie zależy mi. Nie staję jak Jezus, nie klękam, nie padam przed Bogiem i mówię: Boże, zadziałaj, przemień. I warto zadać sobie pytanie, bo pewnie w naszym życiu były takie modlitwy, kiedy chorowało dziecko, współmałżonek, kiedy niepewna była praca, kiedy coś działo się, wtedy walczyliśmy, jak Jezus, jak ta dziewczyna tego chłopaka, o przestrzeni serca, by Pan Bóg zadziałał. I często działał się cuda. Ostatnio słyszałem piękne świadectwo pewnej kobiety, która mówiła, że wychowała tak dzieci, że już jak były malutkie, uczyła ich pościć. Bo odmawiały sobie słodkiego, odmawiały sobie szybki. I kiedy podrosły, tak akurat było w ich życiu, że mogą stać o pracę. I najstarszy syn, nic nie mówiąc, wiedzieli, że idzie na pielgrzymkę do Częstochowy, dali mu zgodę, ale on podjął dodatkową intencję i sposób postu. Szedł do tej Częstochowy i pościł o chlebie i wodzie. To szedł taką trasą, wie, że to jest bardzo trudne. A pościł właśnie w tej intencji, gdyż jego ojciec znalazł pracę. I już w połowie tej pielgrzymki tata do niego dołączył, dziękując, bo praca się znalazła. Bo modlitwa została wsparta postem i stało się jak konkretny cud. I ja spotykam też osoby, które mówią sobie, że teraz ja zrobię tak, żeby Pan mnie posłuchał. Mam taką specjalną modlitwę, którą jak się odmówi, bo ja pytam do usza, może to koronka, może różaniec, może co innego, to na pewno to się spełni. Albo mówią, jeśli pojadę do ojca Jamesa Maniakala, albo pojadę do jakiegoś ruchu czy wspólnoty, albo będę w tym i w tamtym miejscu, na pewno się wszystko straży tak, jak bym chciał. I wtedy widzę, że jest taka pokusa magiczna w takim podejściu, że ja zrobię to i to i Pan będzie musiał mnie wysłuchać. Ale pytanie, czy to o to w tym chodzi? W magii jest tak, że ja Boga zmuszam do czegoś. On to musi zrobić. W modlitwie to ja otwieram się na Boga, zanoszę go do Pana Boga, ale jemu zostawiam działanie. I tak chciałbym tutaj szczególnie zwrócić uwagę na taki dekalog skutecznej modlitwy, bo ona jakby nie zależy od tych rzeczy zewnętrznych, to czy tam to zrobię, ale od mojego nastawienia serca, jak ja to będę przeżywał, tak Jezus, który modlił się w Ojcu. Pierwszą sprawą to jest pokora. Ta zgodność z wolą Pana Boga. Jeśli ja dobrze wiem, co Pan Bóg dla mnie chce, odnośnie małżeństwa, życia, pracy, dzieci, ja się w tej intencji modlę, to mam, to jest droga do tej pewności wysłuchania. Podobnie jak ten człowiek, który przyszedł do Jezusa prędowaty i mówi do Niego: Jezu, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić z grzechu. Jezus mówi: tak, chcę, bądź oczyszczony. Drugie to jest wiara. Jeśli z wiarą o coś będziecie prosić, powiecie tej górze, a się przesunie, ten problem, ta sprawa gdzieś zniknie z waszego horyzontu. I to potrzeba pewnej bezczelności w modlitwie. Jak kobieta, która podeszła i dotknęła się Jezusa, kiedy nikt na to nie pozwalał i została szybko uzdrowiona. A Jezus sam był zdziwiony. Kto go dotknął? Bo moc z niego odeszła. Później wytrwałość. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Myślę, że tutaj dzieci szczególnie są takim wzorem takiej wytrwałości. Kiedy mówię do rodziców: kup mi loda, kup mi loda, kup mi loda, albo chipsy, albo co tam jeszcze innego. I jakby są bardzo wytrwałe. Albo jak człowiek, to zakochany do dziewczyny mówi: daj mi całusa, daj mi całusa, daj mi całusa. Tak samo jest z człowiekiem, który modli się o coś wytrwale i mówi: Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nade mną. Albo: zdrowaś Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Albo: dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas, całego świata. I to
dzieci czy za uchami wymyślili taką właśnie modlitwę wytrwałą, gorliwą, którą zanosili gdzieś do Pana Boga. I wtedy to jest kolejny element wysłuchania tej modlitwy. Później modlić się konkretnie. Jeśli do Jezusa niektóre osoby przychodziły, coś mu mówiły, na przykład matka synu Zebedeusza, a wtedy Jezus mówi, ale czego pragniesz? O co chcesz prosić? Konkretnie. A wtedy ona mówi, karierę na dzieci. No, nie wiesz, o co prosisz. My często boimy się, brakiem wiary, powiedzieć Panu Jezusowi, chcę, by mój kręgosłup w końcu przestał mi boleć. Albo modlić się, myślę, że tu jest łatwiej, by mój syn, ktoś z rodziny, przestał pić alkohol, żeby się nawrócili. Konkretnie, by moje dziecko wspaniale się uczyło i było w całe życie wierzące. Słyszałem kiedyś taką historię o pewnych sióstr zakonnych, które właśnie tak konkretnie się modliły. Brakowało im, bo prowadzili dom dla dzieci takich potrzebujących, brakowało im jedzenia. No i szukały różnych sposobów i nie mogły tego jedzenia znaleźć. Jedna starsza siostra, która miała wielką pobożność do świętego Józefa, powiedziała swojej przełożonej, że może by tak położyć ziemniaczka przy świętym Józefie, żeby on zatroszczył się, żeby te ziemniaczki się znalazły, żeby nie brakowało. Matka przełożona to tak wyśmiała, co tam siostra, to nie tak, będziemy się wszystkie modlić. Ale ta siostra mimo wszystko i tak położyła tego ziemniaczka. I po jakimś czasie, dwóch dniach czy jednym, okazało się, że doszła informacja, że jakiś rolnik ma do wydania ziemniaki. Tylko one są w połowie zgniłe i trzeba je przerwać. Ale siostry się ucieszyły. Cała przyczepa ziemniaków. Także przynieśli te ziemniaki, wszyscy przemielają. To niezbyt to jest przyjemne. Ale przełożono coś tchnęło i zastanowiła się, zawołała tą siostrę i mówi, siostro, siostro, a siostra tam położyła tego ziemniaka? No położyła. No. A niech siostra mu przyniesie. I faktycznie przyniosła ta siostra tego ziemniaka, albo świętego Józefa, a przełożona patrzy, że ten ziemniak jest w połowie zwinięty. Takiego dała tam świętemu Józefowi. I Józef wyprosił konkretnie, że połowa tych ziemniaków była niestety tak jak chcieli, tak dostali. Więc warto wiedzieć, o co się modlimy, żeby przypadkiem czegoś tam właśnie zgniłego dostać. Jak dziewczyna mówi, chcę mieć chłopaka, byle jak i byle żeby był. No i później ma byle jakiego. Jeden ksiądz opowiadał na kolędzie, że przyszedł i wszyscy po drodze mówili mu, czy ksiądz już był tam pod tym numerem? A on mówi, no jeszcze nie. O, to jest trudna sytuacja. Idzie do następnego domu. Był ksiądz tam? Tak? Nie, jeszcze nie. O, tam jest trudno. Przychodzi do tego domu. Pani go otwiera drzwi. To jest kolega. Zapraszam. Pomodlimy się. Życzę sobie tego. Pomodlili się. Próbuję tak zacząć rozmowę. Pytam, czy państwo są szczęśliwi jako małżonkowie? Żona odpowiada, tak, jesteśmy bardzo szczęśliwi. A ksiądz mówi, ale męża też chciałbym spytać, ale ja odpowiadam. A wtedy ksiądz tak mówi, a coś by można więcej powiedzieć, niech pan odpowie. Ja powiem za niego, ja księdzu powiem jedną rzecz. Ja się modliłam o dobrego męża, to mam, a mój mąż się nie modli i ma jak ma. Tak bywa czasami, tak bywa. Bo się nie modlimy konkretnie o to, co potrzebujemy. Później potrzeba modlitwy wspólnej. Ktoś sobie mówi, ja się pojadę w domu, pójdę na pole, pójdę do lasu i to mi wystarczy. Ale Jezus mówi, gdzie dwa lub trzech zgromadzenie w imię moje, tam ja jestem. Szczególnie wysłuchuję. Dlatego tak wielką moc ma modlitwa na gorzkich żarach, na Eucharystii, na różańcu, na adoracji, bo ona jest pomnożona przez modlitwę wszystkich, którzy się gromadzą na niej. Szósty element to pojednanie z Bogiem i z ludźmi. Myślę, że rozumiemy to doskonale, że wytrwa wielką moc modlitwa sprawiedliwego, miłośnika Pana Boga. Czasami było tak, że niektórzy święci przychodzili do Pana Jezusa i mówili, Panie Jezu, no daj nam to. I następnego dnia już było, ponieważ byli święci, byli Jego przyjaciółmi, byli sprawiedliwi, byli pojednani z Panem Bogiem, nie mieli żadnych grzechów na sumieniu większych i Pan ich szczególnie wysłuchiwał.
Myślę, że normalną rzeczą jest to, że jeśli żyjemy z kimś przyjaźni, on nas szczególnie słyszy. Ale jeśli jesteśmy w grzechu ciężkim i modlimy się o coś, Pan nas nie wysłuchuje, to jedną z podstawowych rzeczy, które chcę powiedzieć, to powiedzieć: pierwsze, by się chłopie nawróć, a później przyjść poprosić. Bo to jest tak, jakby mąż żoną się pokłócił i zamiast pierwsze przeprosić, powiedział: a może byśmy to wieczorem coś? A ona powie: nie, przeproś mnie, zmień swoje nastawienie. Pierwsze, że trzeba pojednać z Bogiem, pojednać przez spowiedź. I pojednamy z ludźmi, bo jeśli przyniesiesz swój dar przed ołtarz, a ktoś ma przeciwko sobie coś, to się nie dziw, że twoja modlitwa jest nieskuteczna. Bo pierwsze trzeba się przeprosić, pojednać, a później swój dar ofiarować. Siódme to wdzięczność. Znamy doskonale przypowieść, że jeden z 10 trędowatych przyszedł do Jezusa, uzdrowiony przez Niego. A jego święty Pan mówi: zanoście swoje modlitwy z dziękczynieniem. Bo kiedy dziękujemy już za to, co się modlimy, to wyrażamy wiarę, że Pan nam to da. Jesteśmy wdzięczni, co za nami i wierzymy, że to, co przed nami, On spełni. Ósme to modlitwa i post. Szczególnie, kiedy widzimy, że sytuacja jest demoniczna. Nie ma żadnej nadziei nawet, by ktoś się wydał z nałogu, by ktoś zmienił swoje życie, by ktoś zmądrzał. Modlitwa i post. O chlebie i wodzie. Może szczególnie w tym, co lubię. Ktoś lubi słodkie, ktoś lubi oglądać telewizję, ktoś lubi inne przyjemności. Mówię sobie: podejmuję post. I to ofiarowuje w konkretnej intencji. Z wyjątkiem tutaj spraw małżeńskich trzeba za porozumienie z drugą stroną. Bo ostatnio słyszałem, że jedna żona podjęła post, a mąż się na to nie zgodził. No i mówię: żona, nie możesz tak pościć od męża, bo to nie służy waszemu małżeństwu. To trzeba podjąć wspólnie. Kolejna rzecz to ofiarowanie cierpienia. Dziewiąta rzecz. Myślę, że widzimy, jak cierpienie człowieka, który wierzy, ufa Panu Bogu, ono wydaje piękny owoc. Byłem pod wrażeniem kiedyś świadectwa pewnego Chińczyka, który trafił do więzienia na 35 lat. I tam był torturowany, ubliżano mu, próbowano go złamać w wierze. I kiedy wyszedł, był starszym człowiekiem, wydawałoby się, że nic w jego życiu. Kościół, gdzie miejscowości, gdzie był praktycznie wybity. Ale kiedy on wrócił z więzienia, ludzie zaczęli do niego przychodzić, pytać się: jak żyjesz, jak wierzysz? A on opowiadał o swojej wierze, o swoim cierpieniu. I bardzo szybko, w przeciągu paru lat, zgromadziło się wokół niego 100 ludzi. Stworzyli tam wspólnotę wierzących ludzi, chrześcijan, na bazie jego cierpienia, na bazie jego wieloletniej modlitwy, którą ofiarował za Kościół, który zaczął kwitnąć w tej miejscowości i w tych miejscach, gdzie ewangelizowali, apostołowali. I dziesiąte. Miłosierdzie w każdej formie, szczególnie przez głoszenie Słowa Bożego. Wiemy doskonale, że jeśli już nic nie potrafimy uczynić, wymówić, wypowiedzieć, to mamy dobro gromadzić nad czyjąś głową, by zło dobrem zwyciężać, by ktoś nas prosił pożyczyć pieniądze, pożyczyć, by ktoś potrzebuje cukru, pożyczyć. U nas ostatnio w Kruszewie był pożar obory, spaliła się, zwierzęta ucierpiały, słowa się spaliła i oprócz tego, że strażacy stanęli na wysokości zadania i bardzo mocno pomogli i sąsiedzi, to czymś pięknym było to, że koledzy, spółka rolniczego wzajemnie sobie pomogli. Ten wziął zwierzęta pod swój dach, ten dał wyściółkę, ten pomógł w czymś na sporcie, pozałatwiać formalności. Szczególnie wtedy, kiedy spaliła się obora. I widać, jak to miłosierdzie, jak ten czyn dobry, on w konkretnej pomocy po prostu pokazuje wiarę i ludzi nawraca. I patrząc na te 10 rzeczy, na pokorę, wiarę, wytrwałość, konkretność w modlitwie, wspólnotowe modlenie, pojednanie z Bogiem i z ludźmi, wdzięczność, modlitwę i post, ofiarowane cierpienie i miłosierdzie przez głoszenie też Ewangelii, to widzimy, że to wszystko jest zaproszenie w czasie Wielkiego Postu, byśmy jak Jezus, który modlił się
obrońcu modlili się do Boga. Czasami nie będziemy widzieć od razu swoich owoców. Nie będziemy widzieć, że ktoś płacze i nawraca się, że ktoś idzie na rekolekcję, a może czasami. Ale bardzo ważną jest rzeczą, żeby nie ustawać, żeby się modlić. Żeby jak Jezus, który przychodzi na modlitwę, był słaby, był smutny, był zrezygnowany niemal. Bo kiedy modlił się, to Duch Boży w niego tak wstąpił, że podszedł do apostoła i z powagą, z męstwem powiedział: wstańmy, chodźmy, bo czas wypełnić wolę Pana Boga. Niech Chrystus, który uczy nas, jak żyć, jak modlić się, szczególnie w tym czasie Wielkiego Postu, mobilizuje nas do takiej modlitwy na wzór Jezusa Chrystusa, który właśnie w Ogrójcu, kiedy cierpiał, nabrał mocy, by podjąć mękę z miłości do nas, zamiast nas umrzeć na krzyżu.